mega szerokim echem odbił się udział Oliwki Bieniuk w jednym z twoich filmów. Też nie bez przyczyny, to jest młoda, zdolna, początkująca aktorka, ona jakby zawsze mówi o tym, że chciałaby pójść w ślady mamy. A ty jak oceniasz jej potencjał aktorski? Ma duży. Tak specjalnie w tamtym filmie dałem jej troszeczkę mniejszą rolę, żeby dopiero nabrała doświadczenia. Bo łatwo się spalić. Jak dostajesz większą rolę, na początek coś ci nie wyjdzie i potem ten animusz ci spada. I wiem, że bardzo fajnie teraz wypadła i tak nabrała doświadczenia. Więc myślę, że nie jeden film przed nami. Czyli zobaczymy ją jeszcze w twoich kolejnych projektach. Jasne, no tak, super mi się z nią pracowało. Ja nie mogę, naprawdę. Hej, my się znamy? Chyba skądś cię kojarzę. Tak, chodzimy razem na dotknięcie z fortepianu. Tylko, że ciebie już chyba nie było na paru dobrych zajęciach. A sama Oliwka, jak wrażenia, jeżeli chodzi o taką prywatną stronę? Bardzo ją lubię. Pozdrawiam ją serdecznie, jeżeli to ogląda. Bardzo fajna osoba. Ciepła, miła. Więc lubię takich ludzi, bo na planie jest czasami dość ciężka praca, bo 2-3 dni po kilkanaście godzin się pracuje, często w takim skupieniu na szybko, więc fajnie jak ktoś jest po prostu dobrym człowiekiem, miłym, sympatycznym, jak jest chemia, bo łatwo jakieś konflikty, a jak nie ma konfliktów, jest miło, przyjemnie, no to wtedy nawet się nie czuję tej pracy, tylko pasja. To jeszcze ostatnie takie pytanie w tym temacie o Oliwkę. Oliwka, wiemy, że jeszcze nie ma tych 18 lat. Musiałeś prosić tatę Bieniuka o zgodę? Nie, oczywiście. Także zgoda na piśmie musiała być, więc tak. Zgodził się bez problemu? Ogląda twoje filmy? Zgodził się, tak. I wiem teraz, że też mam zgodę na kolejne produkcje z Oliwką, więc dał błogosławieństwo. Dziękuję bardzo.